Słuchasz pierwszego na świecie radia Choreka. Eksperci o biznesie Choreka. Travel and Vice. Cześć, dzień dobry. Z tej strony Rafał Krzycki. Witam Was w kolejnym odcinku audycji goście Choreka Radio. Dzisiaj w moim studiu jest Jakub Urbaniak. Dzień dobry Jakubie. Cześć, witam Cię serdecznie. Jakub Urbaniak, niektórzy być może go doskonale znają z naszych słuchaczy, a niektórzy nie. Dlatego no, pokrótce go przedstawię. Jakub Urbaniak jest właścicielem dwóch obiektów eventowych, tak myślę trzeba tak, je nazwać, je nazwać. Po, po imieniu. Jeden się nazywa Miętowe Wzgórze, a drugi to jest Dwór Złotopolska Dolina. Ja o nich... Jako ja nie będę zbyt wiele opowiadał, bo najlepiej opowie o tym sam właściciel. No więc Jakubie, w dwóch słowach, może przybliż naszym słuchaczom, co to są za obiekty, jak one wyglądają, jaką mają specyfikę i kto jest głównym Twoim gościem, użytkownikiem, klientem, zleceniodawcą, który korzysta z tych, z tych obiektów. Witam państwa serdecznie. Jakub Urbaniak dziękuję tutaj Rafowi za zaproszenie do studia. Postaram się państwu przybliżyć troszeczkę swoje właśnie obiekty. Pierwszym obiektem, o którym chciałbym wspomnieć, to jest Dwór Złotopolska Dolina, który powstał 10 lat temu. W tym roku obchodzimy dziesięciolecie tego obiektu. Jest to obiekt hotelowy stricte. Poprzez lata działalności skupiliśmy się głównie na przyjęciach okolicznościowych pod nazwą wesela, ale również staramy się dość mocno rozwijać i zapraszać klientów biznesowych. Dwór powstał na bazie naszych, że tak powiem, przemyśleń i analiz. Stwierdziliśmy, że architektura dworu jako konstrukcyjnie będzie bazowała na dworze angielskim, natomiast finalnie, jeżeli chodzi o samo wykończenie, estetykę, detale, skupiliśmy się bardziej w kierunku dworu francuskiego i tak też jest utrzymana cała, cała, mhm. całe wyposażenie, kolorystyka dworu. Przepraszam, że wejdę ci w słowo. Powiedz proszę, wy ten obieg budowaliście od samego początku. Tak, tak, to tak, był wasz tak, projekt, wasz to... pomysł, tak? Była po prostu ziemia, i weszliście ze swoim pomysłem. Dokładnie, dokładnie tak to było, czyli, czyli stwierdziliśmy, że to miejsce wtedy to były po prostu gołe pola, dalej jest tych pól dookoła nas dużo, znajdujemy się w zagłębiu takim truskawkowym bo rejon właśnie Zakroczymia, okolic to jest duży, du, w dużej mierze uprawa truskawek. No i właśnie, od razu podałeś lokalizację, miejscowość, tak, Zakroczym, bo to też miałem o to zapytać. Znaczy właśnie, Zakroczym czy Trębki Nowe? Więc sama miejscowość, mhm. co do, można powiedzieć, takiego lokalizacji regionu, no to jest Zakroczym. Natomiast w związku z tym, że znajdujemy się na obrzeżach Zakroczymia, to jest już, że tak powiem, koniec w ogóle powiatu nowodworskiego, zaraz się zaczyna czy powiat płoński. Jest to wieś trąbki Nowe. Taka ciekawostka, po prostu mamy w trąbkach remizę, która została w pewnym czasie przeniesiona w nowe miejsce, stąd też się wzięła nazwa Trębki Nowe, od tego, że czasami po prostu trębacz, który, który zwoływał strażaków, że tak powiem, nadawał z tego miejsca sygnał no i wracając do, do złotopolskiej doliny, może jeszcze dwa słowa skąd się wzięła nazwa. Jesteśmy sąsiadami scenarzysty słynnego serialu Złotopolscy, w związku z tym, że jesteśmy też na skraju filmowych Złotopolic. Dolina, dlatego że akurat jest to takie starożytne Wisły, i różnica poziomów między wjazdem do nas na posesję a jej rzeczką, która płynie na końcu naszej posesji, to jest prawie 13 metrów. Więc jeżeli chodzi o warunki takie mazo mazowsza i ukształtowania terenu, to rzeczywiście jest to taka już namiastka doliny, stąd też nam się wzięła nazwa. Cały dwór jest otoczony 3 hektarowym parkiem brzozowym Sosnowym i położeni jesteśmy właśnie na kraju, na skraju filmowego lasu złotopolskiego. Także to, jeżeli chodzi o Złotopolską Dolinę. To bardzo, bardzo fajnie ten obiekt wygląda. Nie miałem tam okazji bycia, ale to już sobie go od razu Zapraszamy rysuję, serdecznie. Rysuję, rysuję w głowie. Powiedz jeszcze, bo to jest myślę ważna, istotna informacja dla na przykład event managerów, event planerów, wedding planerów, tak? którzy nas słuchają, a nie mieli okazji, czy nie znają Twojego obiektu. To są okolice Warszawy. Od centrum miasta mniej więcej Warszawy do ciebie, ile czasu się jedzie samochodem? E, samochodem, że tak powiem, spokojnie, można ten dystans pokonać w ciągu 30-40 minut, więc jest to myślę, że idealna odległość taka, gdzie już nie jesteśmy w mieście, jesteśmy poza miastem, tym bardziej znajdujemy się przy trasie. Nie, E7 prowadzącą do Gdańska, prowadzącą do Płocka, Torunia, więc jesteśmy tutaj na wylocie na, na północ, na zachód z miasta. I dzięki tej trasie szybkiego ruchu, tak naprawdę, można do nas dojechać bardzo, w bardzo krótkim czasie. Z takich jeszcze ciekawostek dodam, że no jesteśmy też sąsiadami lotniska w Modlinie. Także, jeżeli część gości chce do nas dotrzeć drogą lotniczą, to też ma taką możliwość, bo może się do nas dostać w przeciągu tam 5-10 minut z lotniska w Modlinie do, do naszej lokalizacji. No, i to jest myślę bardzo istotny i ważny element albo argument przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru lokalizacji. No i dobra, i po sąsiedzku, jakiś czas temu, postanowiliście, że no, stworzycie coś nowego. Tak, zakwitł nam taki pomysł około trzech lat temu w związku z tym, że znowu mamy dość duże zróżnicowanie terenu i obok Doliny pojawiło się wzgórze i, i, i jeszcze mieliśmy dość spory właśnie obszar terenu z takim wzgórzem. A jeden z moich, że tak powiem, wiekowych już sąsiadów powiedział mi, że wiesz, kiedyś na tym wzgórzu tutaj to szlachcic sobie sadził miętę. No i to w latach, no te, te setki lat temu nie mieliśmy herbaty. Była mięta wtedy i różnego rodzaju się na parę z nich robiło. To była nasza taka polska herbata. Sadził tu miętę, bo tu bardzo dobre były warunki właśnie dla tej mięty. No i tu się nam zakwitła w, w głowie, zakwitł nam pomysł na. Na rozszerzenie działalności i powstała właśnie rezydencja miętowe Wzgórza i tutaj stwierdziliśmy, że w związku z że jest to właśnie Wzgórze, że jest odkryte, trochę się wiąże z, też może z Zielonego Wzgórza, mm -hmm. bo jest całe zielone pokryte, pokryte trawą w tym momencie i też uprawiamy na nim miętę. Yy, taką daliśmy nazwę. Jest to rezydencja yy, troszeczkę, że tak powiem, zapożyczona architektonicznie od rezydencji takich amerykańskich yy, pochodzących z Florydy, czyli bardzo duże tarasy, rozłożysta w stylu takim właśnie typowo floryckim. I do, rezydencja, do rezydencji jest, że tak powiem, doklejony duży, potężny, taki 450-metrowy namiot. Bardzo wysoki, bo 9-metrowy. I jeszcze pomiędzy samym namiotem a, a samą rezydencją w ogrodzie jest zlokalizowany basen, z, który podgrzewany jest w okresie właśnie wiosenno-letnim, wiosenno gdzie goście mogą też sobie troszeczkę odpocząć. Ten obiekt jest znacznie większy od Złotopolskiego. Doliny, jeżeli chodzi o to polską dolinę, no to moglibyśmy pomieścimy konferencyjnie czy eventowo. Około 100, 150 osób. Jeżeli chodzi o miętowe wzgórza, to możemy realizować eventy, spotkania biznesowe i okolicznościowe w ilości gdzieś około 250 do 350 osób. Także zapraszamy serdecznie. No właśnie miałem zapytać o te parametry. To dobrze, że sam o tym zacząłeś mówić. Jeszcze o noclegi w takim razie, tak? Bo to nie tylko są przestrzenie eventowe, ale tam też jest no, pewne, nie wiem, czy to właściwe słowo, za czy noclegowe. Tak? Tak. Znaczy, świadczy się też takie usługi, więc no, to też, myślę, ważna informacja dla organizatorów. i gości podczas eventu oni mogą tam przenosować? Jeśli chodzi o Złotą Polską Dolinę, to mamy miejsca noclegowe dla około 30-40 osób. Zależy od konfiguracji. Mamy pokoje od jednoosobowych poprzez dwuosobowe, poprzez apartamenty. Mamy też mały domek taki ogrodnika, jako taki bungalow oddzielnie położony na, na posesji. Jeżeli chodzi o to we wzgórza, to jest to też przedział około 20-30 miejsc noclegowych. W najbliższym czasie będziemy planowali poszerzenie tej bazy, bazy noclegowej, tak żeby tych noclegów, czy dla spotkań biznesowych, eventowych, czy okolicznościowych, po prostu było więcej. Mhm. Dobrze, słuchaj, no to tyle myślę, jakby o pewnej specyfikacji, parametrach technicznych, jeśli możemy tak określić, tak, tak tych, tych Twoich dwóch, dwóch obiektów, dwóch lokalizacji na eventowych. Natomiast porozmawiajmy sobie troszkę o tym, wiesz, jak dzisiaj stworzyć takie unikatowe miejsce spotkań biznesowych, bo bez dwóch zdań, te twoje lokalizacje, te twoje miejsca eventowe, one są unikatowe już na dzień dobry. Opowiadając o nich tylko o specyfice, można by powiedzieć, że bardzo. Suchej, bo najczęściej, gdy się opowiada o nie wiem, obiekcie. To, to się mówi metry kwadratowe, wysokość pomieszczenia, ile gości mogę przyjąć i tyle, nic więcej, ja tu już powiedziałeś odnośnie jednego drugiego obiektu, chociażby ciekawą, wiesz, historię, taki storytelling na temat chociażby samego powstania, nazwy jednego drugiego obiektu, samej wioski itd. itd. więc no to już się tworzy pewna unikatowość. Jakie twoim zdaniem dzisiaj są najważniejsze takie elementy i aspekty, jeżeli chodzi o właśnie unikatowe miejsce spotkań? Eee, drodzy Państwo, myślę, że w dzisiejszych czasach przy tym naszym cał, całym nieustannym, ciągłym biegu i... I wszechobecnych mediach, social mediach, ma się, że tak powiem, zdjęć filmów. Tak naprawdę muszę przyznać, że zauważyliśmy, że klienci poszukują. Kameralności i, i takiej troszeczkę prywatności. I tutaj my akurat postawiliśmy na, na te aspekty, czyli obiekty nasze są wyłączane, że tak powiem, na dane spotkanie. Nie ma możliwości, żeby pojawił się w nich inny gość, jeżeli organizator sobie życzy, aby dany obiekt w danym dniu był tylko dla nich. Staramy się, żeby. To, co organizujemy i, i, i te firmy, y, które gra, organizują nas spotkania biznesowe, y, zależy im na tym, żeby czuli się bardzo indywidualnie, żeby by, czuli się dopieszczeni, żeby nie musieli się martwić o to, że ich ważne biznesowe decyzje, informacje gdzieś, że tak powiem. Wysiągnął w, w, na zewnątrz, bo są to często posiedzenia rad nadzorczych, posiedzenia zarządów, dość ważne spotkania, takie firmowe, na którym są podejmowane ważne decyzje. Więc tutaj ta prywatność jest, myślę, i kameralność bardzo istotna. I to jest, myślę, że ten taki pierwszy mm. aspekt, na który myślę, że się, powinniście Państwo zwrócić Uwagę, jeżeli chodzi o, o spotkania biznesowe? A powiedz proszę, no tak, u ciebie, no, jakby w, na pierwszy rzut zapewnienie tej prywatności, no to jest zamknięcie obiektu na wyłączność dla jednego zleceniodawcy organizatora eventu. Tak, i to już jest dla niego pewne bezpieczeństwo, że w tym samym obiekcie w tym samym czasie nie ma. No, pięciu konferencji czy, czy czterech wesel, na przykład, tak? i tylko w różnych salach. Tutaj po prostu organizator wchodzi i otrzymuje obiekt do wyłącznej dyspozycji, tylko dla siebie. Jest ochrona, która jeszcze, to może też za, za dużo, bo to właśnie o to chciałem dopytać, jak tą kameralność jakby dalej pilnować, bo to, że on otrzymuje obiekt od Was, jeżeli decyduje się na, na wynajęcie tego miejsca, to jest właśnie jakby pierwszy element tej prywatności. No ale właśnie co dalej? Jak realizujecie tą, tą prywatność? No już zacząłem mówić o tej ochronie, więc tak, <laughs> może, tak, no, możemy iść w tę stronę. To jest też istotne, myślę, że dzisiaj dla spotkań biznesowych, eventów, to jest to, że żeby na tych spotkaniach się znalazły te osoby, które tak naprawdę chcemy, żeby się znalazły i żeby czuły się tam bezpiecznie i żeby czuły się zaopiekowane, czyli począwszy od tego, że jest ochrona, która tych obiektów pilnuje i, i, i pilnuje tego, żeby w danym obiekcie, że tak powiem, nikt się do niego niepożądany nie dostał. Pilnuje też tego, żeby nic się samym gościom nie przytrafiło, niefajnego. Pilnuje też ich z reguły no, majątku ruchomego, czyli z reguły auta, które, które pozostawione jest na parking. Dbamy o to, żeby te osoby się u nas po prostu czuły bezpieczne i żeby miały taką spokojną głowę, że to spotkanie biznesowe będzie przeprowadzone na, na wysokim poziomie i, i nie przytrafi się żaden jakiś taki e, dziwny, jak to mhm. czasami bywa w dużych, w dużych obiektach, e, incydenty typu że goście gdzieś tam się nagle hotelowi, eventowi e, biznesowi zmieszają i, i, i powstają z tego różnego rodzaju. Sytuację. No wiesz, ja miałem okazję być kiedyś na zaproszenie jednej sieci hotelowej na imprezie, gdzie wpuszczano, jeden, znaczy, znaczy, była lista gości, każdy otrzymywał zaproszenia, trzeba było potwierdzić swoją obecność. Natomiast gdy się wchodziło na tę imprezę, to w zasadzie tak wchodziło jak do hotelu i się było na imprezie. Nikt niczego nie weryfikował, nie sprawdzał. Impreza się zakończyła trochę niemiło, ponieważ kilka osób niestety zostało.